To jest tak samo jak dzisiaj widziałem cały Twitter zapierdolony, chyba to nawet trending topic jest, że Jerzy Sztur nie żyje, że on był złym aktorem, bo na pewno nie był, ale w moim mniemaniu człowiekiem bardzo kiepskim. Chłop pił, spowodował wypadek, potrącił motocyklistę, a potem stwierdził, że w sumie to nic się nie stało, bo we Włoszech są inne limity. Jeszcze tam zapierdolił historię, że on uciekał z jakiegoś szpitala, żeby koniak pić w kawiarni, bo taki miał mudy. Jak ja mam o kimś takim myśleć jakkolwiek inaczej niż to, że był alkoholikiem, który jeździł samochodem? Znaczy, ja go nie znam, nie? Jest mi obojętne, ale ja mam takie podejście, że jak jeździsz samochodem po alkoholu, to równie dobrze, powinieneś zgniść w więzieniu, albo rozwać się na drzewie. Jakby to jest moja interpretacja. To jest w 100% moja interpretacja zdarzeń, jakie powinny być. Jeździsz po alkoholu, życzę ci, żebyś się rozwał na najbliższym drzewie i nie powodował zagrożenia w ruchu lądowym. Koniec, kropka. Potem dalej możemy dyskutować o czymkolwiek chcecie. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Jeśli ktoś ma, ja nie wiem, podejrzewam, że on miał w okolicy 80 lat na datę, na dzień odejścia. Ja mam jedną taką teorię i ciężko by było, żeby ktokolwiek wybił mi ją z głowy. I tyczy się to zarówno Kamila Durczoka, Beaty Kozidrak, Sztura i tych wszystkich, którzy mają już 60-70 lat i łapią ich totalnie najebane za kółkiem. Mniej bądź bardziej, bo nie wszyscy jakby, nie każdy miał 5 promili, nie? Mówi mi to jedną rzecz. Jeśli taki 50-60-latek coś takiego robi i teraz wpada w ostatnim czasie, mówi mi to, że całe życie jeździli na pani, tylko obecnie, z racji tego, że są kamery, że technologia poszła do przodu, że już się nie da za 2 autografy i za 200 zł w dowodzie osobistym uniknąć konsekwencji, pokazuje mi to, że ci ludzie zawsze jeździli na pani, tylko już teraz no niestety nie można uniknąć odpowiedzialności. I dlatego, bo to nie jest tak stary, że ktoś jest gitem przez całe życie i nagle jak ma 60 lat, to zaczyna jeździć najebanym samochodem. I takie rzeczy się nie dzieją. Jeździł zawsze najebany, tylko zawsze uchodziło mu to na sucho. I no przez przypadek wpadł, bo też bym nie powiedział, że te kontrole prędkości i trzeźwości to są jakieś popularne w miastach. No, nie powiedziałbym, bo nie są. Autentycznie instalujesz jakiegoś janosika, no i ciężko, że cię złapali na jedno. No ciężko, jak już nie jesteś tak napierdolony, że robisz zygzaki i cię po prostu ściągną z ulicy, bo ktoś zadzwoni, to ciężko jest, żeby coś cokolwiek się wydarzyło. Chyba właśnie, że jak Durczok rozpierdasz BMW, jak Sztur wjeżdżasz w motocyklistę, czy robisz, czy jak ten po koksie, jak to się nazywał, ten agent od Edyty Górniak, jakiś Darek, już nie pamiętam jak on się nazywa, że rozjeżdżasz kogoś i ta osoba ponosi śmierć, nagle się okazuje, że w krwi masz kokainę. Przez 8 lat 2 razy byłem kontrolowany i 0 na alko. Jak mi mandat wystawiali, to kazali mi dmuchać. Ale tak, żeby mnie we Wrocławiu zatrzymali, żebym dmuchał, to się nie zdarzyło. I ja oczywiście nie unikam jakichś kontroli, ja jeżdżę bez tych janosików i tak dalej, bo pół to na mieście, nie? Zresztą nawet na obecnym telefonie tego nie mam. Na poprzednim miałem, ale z racji tego, że mapy tam tak słabo działały, to nie chciałoby się na tym jeździć, nie? Wiesz, ja też nie, że po mieście 200 na godzinę, żeby nie, bo pójdę do więzienia, jak mnie złapią. Jak mnie złapią, to nie wiem, na warunkowym w prawo, się nie zatrzymałem. No jakby to jest ten poziom wykroczenia, nie? To na takiej zasadzie to działa. Dlatego jest jak jest, nie? A ja ci powiem tak, ja masę razy jechałem po tych wszystkich ulicach klubowych samochodem. W piątek, w czwartek, w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, jakby masakryczną ilość razy, bo albo kogoś odbierałem, albo się z kimś spotykałem na mieście, oczywiście nie piłem, nie? I to, co mnie dziwiło, że nigdy nie było żadnego kontrolu patrolu, który by kontrolował trzeźwość kierowców. Na pewno jest to do poprawy. Tylko Polska niestety to jest taki naród, że jesteś ci, bo nie pijesz 6 piw dziennie, wakacje są. Co to tam buteleczkę winka wypiłem z żoną. No masz 70 lat, ledwo stoisz na nogach. To wino ci nie pomogło. To wino ci nie pomogło. Ja wczoraj jak mieszkałem, to raz w tygodniu dmuchanie narkotesty w drodze do pracy, miałem tak częste kontrole. Jakby zajebista sprawa. Narkotesty by się przydały, bo teraz młodzi to częściej mefedron niż wódka. Nie wiem, ile takie narkotesty kosztują, nie? Żeby ci każdy kamień na nich wykryło. Bo ludzie już naprawdę dziwne rzeczy ćpają. Jazda po pijaku powinna być traktowana jako usiłowanie zabójstwa. Totalnie się z tym zgadzam. Może nie tyle, że usiłowanie zabójstwa, ale ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że zabierają samochody za
za narkotyki i za alkohol, nie? Chociaż nie wiem, czy za narkotyki, ale powiedzmy, że też, bo dobrze by było. Ja jakby turbofanem jestem tego. Powinni im wszystko, kurwa, zabrać. A jak już popełnią jakieś... kogoś potrącą, jakiś uszczerbek na zdrowiu komuś, już nie mówię śmierć czy kalectwo, nie? Ale to w dożywocia powinno się wpisać takich ludzi. To niestety, jak bite statystyki są, kurwa, na dziadkach, którzy rowerem jeżdżą od sąsiada, to też alkoholicy, nie, kurwa, jeżdżą rowerem po jakiejś polnej, kurwa, drodze i na tych się bije statystyki, kurwa, a nie na tych wszystkich, kurwa, nowociotach w dużych miastach, którzy, kurwa, porszawkami się rozbijają po wódce. No to niestety jest jak jest. Auto w leasing i co wtedy, zabierać obowiązek spłaty do końca? Ale już jest coś takiego, stary. Z samochodu nie możesz zabrać banku, bo ten samochód do banku należy. Tak samo jak ja bym ci pożyczył samochód i byś się nim jechał na jebanie, nie mogłem ci zabrać tego samochodu, bo to jest mój samochód. Ale przychodzi rzeczoznawca, ocenia wartość tego samochodu i masz taki mandat po prostu do zapłacenia, nie? Jak jechałeś Urusa, no to masz giga pecha. Tylko że problem też jest taki, że często ludzie, wiesz, tacy skończeni, zdezolowani alkoholicy, którzy jadą samochodem po pijaku, to najczęściej są to ludzie, którzy, kurwa, nie mają za dużo w życiu, bo wszystko przepili, nie? Więc jeżdżą, kurwa, jakimiś złomami. Więc ja myślę, że uczciwie by było, żeby podstawowa wartość tego mandatu za jazdę po pijaku to było 350 tysięcy złotych plus wartość samochodu. Żeby i taki, kurwa, żul po pijaku dostał i nie spłacił tego do końca życia, kurwa, i się zastanawiał, czy zje dzisiaj kaszankę, kurwa, czy mu komornik ją zabierze. I taki, bogaty, który, wiesz, taki bogaty, któremu, kurwa, zabiorą tą RS-kę, tego, kurwa, brabusa czy cokolwiek innego i jeszcze musi, kurwa, płacić. Bo są rzeczy, gdzie ja rozumiem, że się możesz pomylić. Ty możesz, kurwa, się pomylić. Możesz przejechać na czerwonym świetle, bo się zagapisz. Możesz, kurwa, sprawdzić telefon, kurwa, bo się zagapisz. No i możesz doprowadzić do kolizji. Możesz, stary, przekroczyć prędkość, kurwa, bo nie wiem, bo się znak zmienił, albo jesteś, kurwa, w kurwa głupi, nie? Wiadomo, no jak jeździsz 150 po mieście, to jesteś zjebany, nie? To się raczej nie pomyliłeś, bo jesteś, kurwa, niedopierdeńcem. Ale ja rozumiem, że ludzie się mogą pomylić, ale nie możesz się mylić, to nie może być pomyłką, jak jedziesz pod wpływem środków psychoaktywnych samochodem. Nie możesz. To nie jest pomyłka, stary. To jest głupota i to jest skurwysyństwo. Nie myślisz o sobie, o swojej rodzinie i przede wszystkim o cudzych. Bo to już nawet nie jest egoistyczne podejście, stary. To o nikim nie myślisz wtedy. No. Renta dla alkoholików, to k***a mnie weźmie, jak jest coś takiego. Pod pachy wypierdalacie do kąta, kurwa, za karę. Nie, no tak się nie będziemy bawić. Nie, no chłopie. Nie, no tak to się nie będziemy bawić, ty. I Madame Wifon też, kurwa, idzie do kąta, ty. Nie, no tak nie może być, no. Madame Wifon pierwsza idzie do kąta. Żeby nie było, kurwa, że nie jestem za równością. Tak samo wypierdalasz. Nie, no kurwa, no tak to się nie będziemy bawić. No to skandaliczne jest. Ja pierdolę. Czemu jest taka społeczna akceptacja, kurwa, dla alkoholików, kurwa, i pijaków? Najgorsze jest to, że, stary, jak nieważne od czego jesteś, jak jesteś, kurwa, gruby, to jesteś, popadasz taki ostracyzm społeczny, tak, kurwa, ludzie z podbyka na ciebie patrzą. Jak jesteś ćpnem, wiadomo, w różnych kręgach, nie, ale to nie jest tak jakieś powszechnie akceptowalne. Jak jesteś alimenciarzem, kurwa, też tak na ciebie, kurwa, no wiadomo, że znajdą się ludzie, będą, oj, dobrze, kurwa, nie płacisz macie, nie, no jakby debile. Ale czemu alkoholikom, kurwa, tak wiele można w tym kraju. A ja se lubię, jest takie, a ja se lubię wypić. No, sobie kto nie lubi, kurwa, poletni kaktus, napić się musi, kurwa. Rozumiesz, że oni gadają, bo to choroba im się należy. Kurwa, stary, ale to jest, och, to jest, och, nie mogę, no. Co drugi ojciec to alkoholik? Kurwa, masakra. W mojej rodzinie też są alkoholicy, kurwa. I na przykład miałem całkiem, no powiedzmy w ostatnim roku, miałem, kurwa, rozmowę, nie? Ja pierwszy, wiesz, i są, kurwa, te alkogatki, kurwa, o, jak ja cię szanuję, coś tam, kurwa, cię tyle. Mówię, człowieku, ty się, kurwa, ogarnij. A potem są, kurwa, telefony następny dzień. O, przepraszam, coś tam. Mówię, nie, kurwa, przepraszam, tylko się, kurwa, idź leczyć. Bo mi krzywdy nie zrobisz z tym, że mi pierdolisz jakieś głupoty po alkoholu. Robisz swojej rodzinie, swoim dzieciom, żonie, kurwa, im robisz, kurwa, wstyd i problem. Ja cię, kurwa,
Wiesz, ja cię widziałem 4 godziny jednego dnia, jakby mi to jest obojętne, ja nie muszę z tym czasu spędzać. Zastanów się, co robisz. No, no, rozumiem, coś tam, już nie będę. No i taka k***a, no. Był na tydzień później. Zero, totalnie, zero współczucia dla alkoholików i ćpunów. To są ludzie, którzy sami się w te problemy. W 100% sami. Ja współczuję ludziom chorym na raka, na astmę, na mukowiscydozę, na Downa, na Aspergera. Współczuję ludziom, którzy niezależnie od siebie są na coś chorzy, mają jakieś problemy. Totalnie ich wspieram. Żulom, alkoholikom, ćpunom, nigdy. Nigdy. Nigdy! I teraz spoko. Czy ja mam kolegów, którzy są ćpunoalkoholikami? No oczywiście, że tak. Ale jak już się spierdolą na samotno, to ja nigdy ręki nie podam, bo są świadomi, albo mam nadzieję, że są świadomi, bo im to mówię, nie? Że nie powinni tak żyć. No nie poda... Nie podałbym nigdy takiej osobie ręki. No nigdy takiej pomocnej, nie? Jakby mogę z nim gadać i tak dalej, ale jak wiesz, jak już nie będzie miał nic, przyjdzie krzywą gadką mi 100 zł żulić na wódkę, to oczywiście, że mu nie dam. Co z dziećmi z patologii, które przez wychowanie wpadły w alkoholizm w wieku 14 lat? Wpadasz na z własnej winy, ale wiesz, możesz zawsze jako dorosła osoba. No i to jest teraz taka rozmowa na zasadzie, o bo wszyscy w otoczeniu piją, on zaczął pić, nikt go nie pokierował w życiu, nie miał do końca rozwiniętego mózgu i jakby własnej tej. No współczuję takim ludziom, nie? Jak swój ziomek przyjdzie i powie, weź zacz mi leczenia, to bym mu pomógł. Jeśli ktoś by potrzebował ode mnie pomocy na zasadzie, nie radzę sobie z jakimś problemem, na mnie może liczyć. Wiadomo, jak tego nadużyje, no to niestety, nie? To musi wypierdalać. Nie pierdol mi o pokoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak Spartakus w Koloseum. Pijemy włoskie wino, grono zaufane mam. Chwile słodkie są jak wino, grono spełnia marzenia. Czy jest to...